Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Widzieliśmy, to są mężczyźni, widzieliśmy dzisiaj już kilka bardzo ciekawych prezentacji. Mam nadzieję, że nasz temat też Państwa zainteresuje. Co prawda trudno nam będzie konkurować z piramidami, tudzież z triatlonem, a jak patrzę na Panią Katarzynę, to tak myślę, co ja tutaj robię, prawda, dzisiaj. Proszę Państwa, temat naszego projektu KRA może mylić. To naprawdę nie będzie żaden projekt o charakterze meteorologicznym. Naszym obszarem zainteresowań jest edukacja, dokładniej integracja w edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Ja jestem osobiście nauczycielem, surdopedagogiem, koleżanka też, więc reprezentujemy ten resort. Myślę, że chyba jako jedyne prelegentki typowe nauczycielki. Proszę Państwa, takie hasło, motto przewodnie, którym chcieliśmy się z Państwem podzielić, piękna idea integracji nie jest łatwa w realizacji. Ja mówię to Państwu z pełną odpowiedzialnością, patrząc prosto w twarz, jako praktyk, który pracuje ponad 17 lat w szkole integracyjnej. Oczywiście ta integracja jest potrzebna, mało tego, jest konieczna, ale nie jest łatwa w realizacji. Co to jest integracja? Bo my to słowo powszechnie funkcjonuje w naszym języku, natomiast my w edukacji, co my rozumiemy przez integrację? Integracja to jest łączenie, scalanie, przyłączanie. To nauka tolerancji i wrażliwości. To najdoskonalsza forma społeczeństwa, w której funkcjonują i rozwijają się wszyscy bez wyjątku, czyli i ci zdolni, i mniej zdolni, ci silni, słabsi, a w naszym wypadku zdrowi uczniowie i równocześnie uczniowie z jakimiś problemami, dysfunkcjami. Proszę Państwa, czy taka integracja ma szansę funkcjonować u nas na rynku edukacyjnym i czy ma się dobrze? No my twierdzimy, że są z tym problemy. Ta nauka tolerancji i wrażliwości planowo odbywa się w ramach tak zwanego kształcenia integracyjnego, między innymi u nas w szkole, w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu. Tu chodzi o to, że uczniowie przebywają razem z sobą, czyli uczniowie zdrowi uczą się razem z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie chodzi tylko o przebywanie obok siebie, ale o współpracę, o współdziałanie, bo to powoduje, że zanikają uprzedzenia, obawy, a pojawia się naturalna potrzeba współpracy, współdziałania i pomocy, przede wszystkim zrozumienia. Proszę Państwa, czy takie zaplanowane łączenie jest efektywne? My twierdzimy, jako osoby funkcjonujące w tym obszarze dosyć długo, że niekoniecznie. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju niepełnosprawności i stopnia tej niepełnosprawności. Jeżeli mamy do czynienia z uczniami, którzy są niepełnosprawni ruchowo, mają po prostu ograniczenia w poruszaniu się, tudzież przewlekle chorzy, czy uczniowie, którzy mają problemy z zachowaniem, ta integracja najczęściej kończy się sukcesem, czyli obie grupy mają fantastyczne warunki do rozwoju i do nabywania wiedzy i umiejętności. Inaczej się ma sprawa, gdy mamy do czynienia z dysfunkcjami tak zwanymi sensorycznymi, czyli na przykład z dysfunkcją słuchu, czyli z uczniami słabo słyszącymi lub niesłyszącymi. Wtedy niestety pojawiają się problemy. My, surdopedagodzy, twierdzimy, że ta specyficzna grupa powinna być nauczana oddzielnie w małych kilkuosobowych oddziałach, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, ograniczona jest sfera słowno-pojęciowa. My to w skrócie nazywamy ubóstwo słownikowe. Po prostu osoby niesłyszące od urodzenia czy słabo słyszące znają zdecydowanie mniej słów niż każdy z nas słyszący. Nie znają znaczenia niektórych słów. Bardzo trudno im przyjąć pewne abstrakcyjne znaczenie słów. To jest niemożliwe nauczyć ich pewnych pojęć matematycznych, abstrakcyjnych, tudzież ekonomicznych, ponieważ obie jesteśmy nauczycielkami przedmiotów ekonomicznych. Rzeczywiście z tym są problemy. Nie bez powodu, proszę Państwa, matura dla uczniów z dysfunkcją słuchu, arkusz maturalny jest tak napisany, jest specjalnie dostosowany, jest napisany takim językiem, żeby uczniowie mogli wykazać tą samą wiedzę i umiejętności, ale za pomocą inaczej sformułowanych pytań, zadań. Tam język jest bardzo prosty, bardzo proste konstrukcje gramatyczne i rzeczywiście
jest to problem. Niestety takie arkusze są dostosowane tylko z dwóch przedmiotów. Z języka polskiego i z języków obcych. Już na matematyce nagle nasi uczniowie muszą funkcjonować jako uczniowie zdrowi. Ale nie o tym mówię. Kolejnym powodem, dlaczego powinni być uczeni osobno, to są zaburzenia komunikacji na lekcji. To tak jak przed Państwem teraz stoję, uczniowie niesłyszący powinni w półkolu siedzieć naprzeciw nauczyciela. O co tutaj chodzi? Żeby była pełna interakcja z uczniem, żeby uczeń widział moje usta, a ja żebym widziała i słyszała to, co uczeń mówi. Tu chodzi o powodowanie sytuacji dialogowych, natychmiastowe korygowanie, poprawianie wymowy, ponieważ ci uczniowie nie tylko nie słyszą, mają niedosłuch, ale także mają bardzo często zaburzoną artykulacyjnie mowę. Mówią bardzo, bardzo niewyraźnie. I trzeci powód to jest rozwój emocjonalny tych uczniów. Proszę Państwa, oni przebywając z uczniami, z osobami, które mają te same problemy, jeśli chodzi o dysfunkcję słuchu, nie czują się gorsi, a to ma wpływ bardzo duży na samoakceptację i poczucie ich własnej wartości. A więc pojawia się bardzo konkretne pytanie. Może uczyć ich po prostu w szkole specjalnej? Po co martwić się w szkole integracyjnej, jak sobie poradzą uczniowie, którzy tak naprawdę powinni funkcjonować osobno? Pojawia się dylemat, jak w ramach szkoły integracyjnej pogodzić potrzebę rozwoju społecznego z potrzebą rozwoju poznawczego uczniów. O tym już powie koleżanka. Przyjmijmy, że uczniowie niesłyszący chcą uczyć się w naszej szkole integracyjnej, że są świadomi jej wyboru, chociaż mogliby przecież uczyć się w szkole specjalnej. Ta determinacja powinna spowodować, że będą sobie świetnie radzili, że będą dobre rezultaty, takie jak sobie założyliśmy. Niestety uczniowie niesłyszący nie radzą sobie w oddziale integracyjnym. Trudno powiedzieć, co zrobić, żeby było lepiej. Niemniej jednak spróbowałyśmy ten problem rozwiązać. Zastosowałyśmy tutaj, skorzystałyśmy z narzędzia myślowego, z diagramu konfliktu zwanego potocznie chmurą. Aby zapewnić wszechstronny rozwój naszych uczniów niesłyszących, musimy zadbać o ich rozwój poznawczy. I tutaj na pewno powinni się uczyć w oddziale integracyjnym. Są wtedy z innymi uczniami, łatwiej im się może właśnie wtopić w to środowisko. Ale jednocześnie, aby zadbać o ich wszechstronny rozwój, musimy zadbać o ich rozwój poznawczy. I niewątpliwie lepiej by było, gdyby uczyli się w oddziale specjalnym. I tu powstaje konflikt. No, czy można uczyć się jednocześnie w oddziale integracyjnym i w oddziale specjalnym? Można? Może można. Spróbowałyśmy to rozwiązać. Szukałyśmy, miałyśmy różne pomysły. A może wycieczki integracyjne, które wspierają rozwój społeczny? A może nauczyciel wspomagający, który zadba o jego rozwój, o ich rozwój poznawczy? Każde z tych rozwiązań na pewno dałoby dobry efekt. Ale nie są, te rozwiązania nie są spójne. Nie dają tego celu, o który nam chodzi, czyli o wszechstronny rozwój uczniów niesłyszących. W związku z tym skupiłyśmy się na zupełnie innym zastrzyku. Na wdrożeniu innowacji pedagogicznej wprowadzającej podział uczniów na grupy w oddziale integracyjnym. Młodzież niesłysząca na niektórych zajęciach byłaby w oddziale specjalnym, a na niektórych w oddziale integracyjnym. Zresztą na takie wprowadzenie innowacji pozwala nam nasze prawo oświatowe, co jest bardzo istotne. Rozwiązanie wydaje się rewelacyjne, no bo jest rewelacyjne. Ale, zawsze jest jakieś ale. Niestety rozwiązanie jest bardzo kosztowne i może być zagrożone w realizacji. Jednostki samorządu terytorialnego, czyli nasz Wydział Edukacji, może nie zgodzić się na ciągłe funkcjonowanie, na dalsze inwestowanie w tak drogie przedsięwzięcie. Stąd gdyby nie dało się w dalszym ciągu uzyskać środków od JST, musieliby nasi uczniowie wrócić do modelowego systemu integracji, czyli już nie byłoby podziału na grupy, już nie byłoby tego efektu, który żeśmy sobie założyli. W związku z tym poszukałyśmy zupełnie innych możliwości, poszukałyśmy
odcięłyśmy tę gałąź negatywną i poszukałyśmy rozwiązania w postaci innych środków, czyli środków unijnych. Proszę Państwa, w Polsce model kształcenia integracyjnego opiera się o pewien schemat, czyli w 20-osobowej grupie uczniów, cała grupa liczy maksymalnie 20 osób, mamy od 3 do 5 osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Myśmy zaproponowali coś innego. W 20-osobowej grupie powstaną dwie grupy, podgrupy, uczniowie słyszący i niesłyszący. Na niektóre zajęcia będą uczęszczali razem, a na niektóre zajęcia będą uczęszczali osobno. I teraz, z tym jest właśnie związany ten dodatkowy koszt, ponieważ dodatkową grupę trzeba po prostu sfinansować, czyli to jest co najmniej 20 kilka lekcji w tygodniu dodatkowo płatnych przez jednostkę samorządu terytorialnego. I szkoła próbowała coś z tym zrobić. Co zrobiliśmy? Poszukaliśmy środków unijnych. Napisaliśmy sami samodzielnie wniosek o dofinansowanie. Nazwaliśmy pięknie projekt nie tylko taką nazwą, jak tutaj się pojawia KRA, czyli już wiecie Państwo, co to znaczy, klasa rozwoju artystycznego. Nazwaliśmy ekspresja talentów i uzyskaliśmy ponad 400 tysięcy dofinansowania. Udało się, ale to nie jest rozwiązanie systemowe. My, proponując innowacje KRA, chcieliśmy stworzyć nowy model integracji uczniów słyszących i niesłyszących na stałe i staramy się to robić. Na razie się udaje. Tutaj muszę przyznać, że dzięki naprawdę zrozumieniu i akceptacji naszych władz oświatowych, które dają nam taką szansę. Nie wszystkie szkoły integracyjne mają w Polsce taką możliwość. Proszę Państwa, szukając dodatkowych obszarów integracji, ponieważ wiemy, że oni chodzą osobno na zajęcia, które się kończą egzaminem zewnętrznym, czyli na polski, na matematykę, na języki, na chemię, biologię itd., itd. Szukając wspólnych obszarów integracji, żeby wspomóc tą integrację, zaproponowaliśmy uczniom wspólną naukę języka miganego. Stąd dzisiejsza obecność pani. U nas w szkole wszystkie klasy uczą się języka miganego. To jest jeden z elementów naszego programu integracji, którego zadaniem jest łączenie wszystkich uczniów w nasze wspólne działania. Oni muszą, żeby łączyć, żeby działać, muszą się komunikować. Jaka tutaj by była innowacja, ponieważ powiedziałam, że wszyscy się uczą. Ta klasa uczona jest w sposób specjalny. To znaczy, że na tych zajęciach z języka miganego uczniowie niesłyszący uczą swoich kolegów słyszących. Efekty są kapitalne, bo to jest autentyczna nauka języka w praktyce. Kolejnym obszarem, który szukałyśmy, to są zajęcia artystyczne. Proszę Państwa, dlaczego artystyczne? Dlaczego my uważamy, że w ramach zajęć artystycznych ta integracja będzie zachodziła głębiej, dokładniej, z większą wagą? Bo sztuka od wieków to jest ta dziedzina życia społecznego, która pozwala na nieskrępowany rozwój osobowości, umiejętności, talentów. To sztuka pozwala na poradzenie sobie z barierami, na unikanie wszelkich stereotypów, na kontakt i komunikację dwóch osób, które należą praktycznie zupełnie do dwóch różnych światów. I właśnie ten terapeutyczny aspekt obcowania ze sztuką wykorzystałyśmy w naszej innowacji. Proszę Państwa, te zajęcia artystyczne odbywały się według konkretnego programu. Ktoś musiał ten program napisać. To nie jest tak, że uczniowie idą na 2 godziny tygodniowo na zajęcia artystyczne, tylko to musi być zaplanowane, zewaluowane. No tak działa edukacja, mimo takich złych opinii. Program KRA, klasy rozwoju artystycznego, obejmował 3 bloki. Pierwszy blok, ekspresja i harmonia ruchu. Tutaj chodzi o zajęcia, które spowodują, że bez użycia języka, bez użycia komunikacji werbalnej uczniowie będą mogli się komunikować. A więc w ramach nich zajęcia z choreoterapii, bardzo takie otwierające i pokazujące uczniom możliwości własnego ciała, pokazujące, gdzie postawią barierę, do której dopuszczą lub nie dopuszczą swojego kolegę z klasy. Zajęcia z pantomimy, a także naukę wybranych tańców, ponieważ młodzież ma tutaj bardzo określone wymagania. Drugi blok to były warsztaty teatralne. I w ramach tych warsztatów uczniowie po prostu odkrywali siebie nawzajem po raz kolejny. Świetny efekt, myślę, że Państwo zobaczą w dalszej części prezentacji. I trzeci rodzaj zajęć to były zajęcia plastyczne. Czyli razem we współpracy uczniowie słyszący i niesłyszący wykonywali pewne prace plastyczne,
obrazujące ich stan emocjonalny, ale nie tylko. Takie prace zwykłe, tematyczne, łącznie ze z elementami scenografii wykorzystywanymi w czasie przedstawień. To o programie tyle. Koleżanka powie dalej o naszych przeszkodach. Proszę Państwa, program został napisany. Mamy szkołę świetnie zarządzaną. Mamy doskonałe wyposażenie w szkole. Wszystko pasuje, wszystko gra. No więc skąd te przeszkody? Oczywiście musieliśmy przeanalizować nasze zasoby. Co mamy, co jeszcze, czego nam jeszcze brakuje. Okazało się, że jednak nie mamy wszystkiego, co trzeba by było, co byłoby potrzebne, aby ten program zrealizować. Miałyśmy ciągłe kłopoty finansowe, znalazłyśmy możliwość, była możliwość znalezienia środków, przede wszystkim najpierw przepisów, które nam na to pozwalają, a potem środków finansowych. Były problemy ze specjalistami w zakresie zajęć tanecznych i muzycznych. Znaleźliśmy ścieżkę, która pozwoliła ich zatrudnić. To nie jest takie proste. W szkole obowiązują tak ścisłe przepisy, że nie zawsze możemy zatrudnić kogoś, kogo byśmy chcieli w inny sposób, aniżeli na umowę o pracę. A jeżeli tak, to już potrzebne są pewne wskaźniki, które nam na to pozwalają, albo też nie. Brakowało nam sali do przedstawień. Weszliśmy w kontakt z sąsiadującym ze szkołą Domem Kultury Wschód-Zachód i udało się tę salę tam pozyskać. Rekwizytów brakowało, znalazłyśmy środki, przepraszam, i zostały zakupione te rekwizyty, właśnie takie, które nam były potrzebne. Więc problem w jakiś sposób został rozwiązany. Proszę Państwa, i realizacja. Kilka słów o realizacji tego projektu. Projekt był realizowany od września 2009 roku do czerwca 2012, czyli skończył się praktycznie kilka miesięcy temu. Ale to nie znaczy, że zakończyliśmy tego rodzaju innowacje. Mówiliśmy już Państwu, że my cały czas walczymy, żeby nowe oddziały, nowi uczniowie przychodzili właśnie do tak skonstruowanej, na nowo zorganizowanej integracji, a nie do tej typowej, gdzie będą musieli być w jednej klasie z uczniami słyszącymi. Proszę Państwa, realizacja projektu to niewątpliwie bardzo ciekawe doświadczenie. To tak jest, jak się ma do czynienia z projektami miękkimi, opartymi na czynniku ludzkim, że wszystko się zdarzyć może. Państwo na pewno to wiedzą i u nas rzeczywiście też różne rzeczy się zdarzały. Były i konflikty, były nieporozumienia. Najgorszą sprawą było zachęcić i zaangażować wszystkich uczniów do udziału w zajęciach artystycznych. Dla nas się to wydawało oczywiste, kapitalne zajęcia, warsztaty, wszyscy biorą udział, a oni nie chcieli. Z czym to jest związane? Przede wszystkim z ich dysfunkcjami, z brakiem wiary we własne możliwości, z nieśmiałością. I proszę, mnóstwo pracy pokonaliśmy po to, żeby zaangażować i wciągnąć uczniów właśnie do tej integracji, która się odbywała na zajęciach artystycznych. Ale udało się, proszę Państwa. Jeśli chodzi o efekty, to o efektach trudno mówić, trzeba je zobaczyć. Natomiast teraz już po zrealizowaniu projektu my wiemy, że to co robimy, to co zaproponowaliśmy młodzieży naprawdę ma sens i sprawdziło się. Efekty przerosły nasze oczekiwania. Zaczynając od tego, że uczniowie zostali rozdzieleni dydaktycznie, czyli mieli świetne warunki do nabywania wiedzy i umiejętności. Uczniowie słyszący się uczyli, proszę Państwa, w 15-osobowej grupie. Proszę popatrzeć, w której szkole tak jest. Uczniowie niesłyszący w 5-osobowej grupie. Więc od razu to procentowało i efekty pojawiały się, jeśli chodzi o wyniki. I mnóstwo innych takich miękkich argumentów. Zauważyliśmy zdecydowanie poprawę, jeśli chodzi o ich otwartość, o wyrażanie swojej potrzeby, o odwagę w wystąpieniach i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, realizacja projektu to był naprawdę nasz duży sukces. Nie tylko nasz, przede wszystkim też naszych uczniów, naszych nauczycieli. Ja myślę, że też sukces całej wrocławskiej oświaty. Uniknęliśmy negatywnych skutków nieprzemyślanej integracji. To się udało we Wrocławiu. To, co Państwu mówiłam, że u nas na to pozwalają. Wiele środowisk związanych z uczniami, na przykład niesłyszącymi, generalnie niepełnosprawnymi, bardzo ciepło mówi o tym projekcie i zgadza się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o nasze prawo, które ogranicza nas, jeśli chodzi o kształcenie integracyjne. Te spektakle, które widzicie teraz Państwo, naszą młodzież słyszącą, niesłyszącą właśnie w przedstawieniach, które przygotowali, są wystawiane na ogólnopolskim przeglądzie teatrów integracyjnych, imprezie, którą realizuje nasza szkoła, zespół szkół integracyjnych.
Tutaj widzicie Państwo poszczególne etiudy teatralne, które są przygotowane we współpracy słyszący z niesłyszącymi, jakieś tam imprezy szkolne, warsztaty taneczne też owocowały pewnymi umiejętnościami. Tutaj piękna osobność balladyny, czyli taka plastyczny bardzo teatr kolorowy wystawiony przez naszych uczniów. Wcześniejszy przegląd dolnośląski, przegląd teatrów integracyjnych. Jedna z ostatnich też etiud, jazda, zajęcia plastyczne, to co Państwo widzą. Zajęcia z języka miganego w połączeniu z warsztatami teatralnymi, no i wspólne opracowywanie jakichś prac plastycznych. Proszę Państwa, co to znaczy? Na początku powiedziałam, że piękna idea integracji nie jest łatwa w realizacji. W tej chwili, dalej patrząc Państwu w oczy, mówię, że można to zrealizować. Trzeba mieć po prostu na to jakiś pomysł i sprzyjające warunki, jeśli chodzi o środowisko. Także dziękujemy Państwu bardzo za uwagę.